No właśnie, wśród takich asów być headlinerem to jest super miłe uczucie i ogólnie to super miłe uczucie ogarnia mnie, odkąd była dzisiaj pobudka o 6.40, żeby tu przyjechać. A zważywszy, że była 6.40, w moim świecie oznacza właśnie taką porę, gdzie się kładę spać mniej więcej, więc nie spałem. A teraz spróbujemy być głową tej linii i być tym headlinerem za pomocą czterech kaw i nieustającej zajawki na robienie muzyki dla ludzi, którzy, miejmy nadzieję, chcą jej słuchać. Moja muzyka jest próbą znalezienia ludzi, którzy mają mniej więcej te same problemy jak ja, mają podobne poglądy na świat, są może trochę zagubieni, ale też nie dadzą sobie wmówić pewnych kwestii. I właściwie chyba po to zostałem raperem, żeby znajdywać ludzi, którzy myślą podobnie jak ja, albo zjednywać, czyli przekonywać kogoś do swoich poglądów. Inspirują mnie rozmowy z ludźmi najbardziej. Mogę znaleźć jakieś zjawisko, ale dopóki go nie przegadam i nie sprawdzę w Polsce, przy barze, podczas rozmów ze swoimi przyjaciółmi, którzy nie są absolutnie raperami w większości, no to mogę być gdzieś zainspirowany samym sobą, ale to są takie, że tak powiem, słabo zresearchowane inspiracje. Najbardziej mnie inspirują właśnie rozmowy.